Przyjechaliśmy dzisiaj do Pietrzwałdu. Będziemy rozmawiać z jednymi z najstarszych członkiem tutejszego koła gospodyń wiejskich. Było to pierwsze koło gospodyń wiejskich zorganizowane w naszym regionie. Bardzo jestem ciekawa, o czym panie nam opowiedzą. Tak jak pani porówna, tak popatrzy sobie wstecz, uważa pani, że potrzebna jest taka organizacja, jak takie koło gospodyń? Bardzo, bardzo. Zawsze można na kimś polegać. Potrzebne organizowane były przecież spotkania i kobieta na wsi to tylko w gospodarstwie. Nie, to się wydaje, że bardzo dobrze. To się spotkaliśmy i wypiliśmy też. Nie no, kawę. Proszę powiedzieć, te w Pietrzwałdzie większość mieszkańców po 45 roku to byli przyjezdni, czy to byli tacy mieszkańcy tutaj zasiedziali z dziada, pradziada? Większość przyjezdnych była. Większość była przyjezdnych, ale byli i mieszkańcy jeszcze w 45-46 roku. Tych jeszcze byli autochtoni, tak kiedyś mówiono o nich. I ale później powyjeżdżali do Niemiec, także że już teraz mało jest do tych. Także. A pani rodzina skąd przyjechała? Bo też przyjechaliście. A tu blisko mieliśmy, także okolicy Lubawy, także tutaj. Aha, no to faktycznie nie tak daleko. No, blisko, tak. I ile pani miała lat, jak tutaj zamieszkaliście? 10, 11. Tak, to 35 rocznik, a 45 nie, także żeby. Wiem, że w latem tutaj się przeprowadziliśmy. Jeszcze owoce były, porzeczki, jabłka, także w tym ogrodzie ta pani, która tam mieszkała, jeszcze to wszystko było w pełnym tym. I ona tak przekazała to gospodarstwo wam? Umiała po polsku mówić i nic nie mówiła, tak ludzie przychodzili tutaj na te ziemie odzyskane, jak mówiono. No i on nic nie mówiła, nie była przeciw. Bo była już z myślą, że wyprowadzi się do Niemiec, że wyjedzie, także to była sama, bez dzieci. Także. Że raczej chyba nie. Nie protestowała? Nie, raczej nie. Była miła dla mnie na przykład. A pani tutaj no, jako dziecko przyjechała i co? Zaczęła w szkole naukę, potem po wakacjach. I jak ta nauka wyglądała? W prywatnym domu. Dzisiaj tego domu nie ma, ale była pierwsze lekcje. Gdzieś z tydzień to do szkoły takiej. Taki dom na środku wsi, przy skrzyżowaniu stał i tam były lekcje, ale że to był stary dom, małe okna, ciemno było, więc szybko zlikwidowano to i u drugich. W drugim miejscu u drugiego gospodarza były te lekcje. W dwóch domach, w jednym były dwie klasy i w następnym też, także że w prywatnych domach, tak, nie było boiska, nie było. Proszę opowiedzieć o tym, jak tutaj się zaczęło organizować, już jak pani podrosła trochę, jako nastolatka, już to koło gospodyń wiejskich, bo tu w Pietrzwałdzie było to pierwsze koło
w naszym regionie założone. Tak, zarząd był w Ostródzie i ta pani przewodnicząca przyjechała tu i tu zorganizowała, założyła te koło gospodyń. Aha, czyli to nie tutaj na miejscu była inicjatywa, tylko ktoś z zewnątrz przyjechał i pomógł organizować. Tak, przyjechała ta pani i tutaj założyła, tak mówiąc, to koło. A jak ona was jakby namawiała, czy przekonywała, że warto takie koło, żeby powstało? Sam początek, to może ja tak dokładnie nie wiem, bo ja wstąpiłam gdzieś po 2 latach czy 3 dopiero jak od założenia, nie? Tak, czyli tam coś już się działo, że pani się zachęciła. Tak, to przewodnicząca namówiła mnie, żebym wstąpiła do tego koła. A może tam starsze panie były, starsze kobiety były. A nie, no to mówi, załóż, fajnie będzie, no a to spotkania te. No i tak się zaczęło. No i przyszła pani na spotkanie i co? Co robiłyście na tych spotkaniach? Zebranie lista obecności koło rozmawialiśmy na tematy koła, co zrobimy, bo był konkurs ogródków, koło gospodyń organizowało kurs szycia, był też to koło gospodyń był organizował kurs pieczenia i gotowania, był też to te różne sprawy omawialiśmy i później kobiety przychodziły na te szkolenia, tak. Ale te kursy to wyglądało tak, że ktoś przyjeżdżał i uczył, czy taka wymiana doświadczeń to była? Kurs na przykład pieczenia i gotowania, nasza członkini była kucharką i ona prowadziła tutaj. Tu kobiety przychodziły i uczyły się po prostu, no. I miałyście te zajęcia w jakim miejscu, te kursy, gdzie się odbywały? W domu u kogoś? Czy to było jakaś świetlica tutaj była? To było w kuchni, w świetlicy. To organizacja zabaw, Sylwestra i organizowaliśmy tutaj dla dzieci takie spotkania. Także różne dożynki już wtedy były? Tak, też udział. Tak, braliśmy udział w dożynkach, tak, wieńce kobiety robiły tutaj i konkurs później był tych wieńców, i który tam najładniejszy i także. A jakieś inne święta też? Nie, 1 maja wyjazd do Ostródy jechaliśmy, to nie było samochodów jak teraz. Jechaliśmy wozami ubrane, ustrojone wozy i tymi wozami jechaliśmy na pochód 1-majowy do Ostródy. Także. A ile było tak na początku kobiet działających tutaj? Na początku to z 30 gdzieś ponad 30 osób, nie? Były i starsze panie, i młodsze. Wieś brała udział w konkursie najlepsza wieś i kobiety, nasze członki, nie brały też czynny udział w tym. W obejściach gospodarstwa, piękne bramy pomalowane, bo w obejściach każdy starał się, oj bardzo, jeden przez drugiego, także, że to. Ale co, żeby taki był porządek, ładne rośliny, dekoracje, tak? To o to też chodziło? Też. I czystość, żeby był porządek, żeby tam w obejściach było wszędzie ładnie i płoty ogrodzone, pomalowane.
to ładnie było. Była wieś, zdobyła, już nie pamiętam, ale jedno z lepszych miejsc to był Pietrzwald. Było kołko takie, teatrzyk taki wiejski to założył sekretarz tu gminy Kozakiewicz i członkinie też należały do tego kółka, między innymi ja, i graliśmy sztuki teatralne i to takie poważne, Grzech Żeromskiego, Drube ryby i pani Maliszewskiej. Nie pamiętam tak dokładnie już, ale bardzo takie poważne sztuki właśnie. Ten Kozakiewicz był taki organizator, że członkinie i w ogóle mieszkańcy były tutaj takie przebierane bale maskowe, że przebierały się tam kobiety za różne tam postacie i także że zabawy takie w Sylwestra czy w karnawale szczególnie, to się tam przebierali i bali i maski na buzie. Nie do poznania, tak. Prosiłabym Panią, żeby Pani opowiedziała o tych konkursach na najpiękniejszy ogród, jakie tutaj kiedyś były organizowane. Też w pierwszych latach działalności koła, ale i też później. I jakie były najpopularniejsze wtedy kwiaty w tych pierwszych konkursach? Tak, to było po prostu przez gminy zaprowadzony ten konkurs. I która wież wygra, wtedy dostaje jakiś fundusz na rozwój wsi. A Pietrzwałd zajął właśnie wtedy pierwsze miejsce, bo to były kwiatki różnego rodzaju i no po prostu te dalie były i dużo, dużo takich astry, takie popularne były. No i każdy się starał jak najlepiej. Było i malowanie płotów, płoty malowane były. No i tego i wygraliśmy właśnie jako szpulę tam, bo to pieniądze były. Mhm. Ale jakie były wtedy modne kwiaty? Bo ta moda na takie kwiaty ogrodowe tak, też się zmienia. Szlaz, takie kwiaty były. Czyli malwy. I mieczyki, tak, malwy, mieczyki, gladiole. No, nie było właśnie takich nowoczesnych jak teraz, są te liliowce i tego, to tak była lilia, ale taka... No po prostu już starodawna, jak kiedyś na bagnach. Na bagnach kiedyś też kwitły takie żółte lilie właśnie. To u nas mieliśmy i brązowe, i fioletowe, i białe, bo u nas w ogródku takie właśnie miałam. Każdy się starał i uprzątnięte podwórka były. I naprawdę, że... chodzili i sprawdzali, to można było dostosować się do tego, żeby to jakoś wygrać. A jak wtedy te podwórka wyglądały? No bo pewnie inaczej niż w tej chwili. Tak, bo kiedyś były, no traktory to już były, ale tak to i wozy stały, nie było przyczep. Takich istniejących tylko wozy i konie, konne wozy, tak, i konie i studnia jeszcze do tej pory stoi u nas, jest woda w studni, ale no było na podwórku, było za tego, a jak na konkurs, bo jak mieli tego, to już się uprzątało.
Ten ogród kwiatowy był przed domem, taki, żeby go tak, było widać? Tak, bo my mieliśmy jeszcze stary dom. I właśnie przed domem to jeszcze i gruszka stała taka wysoka i warzywko było przed domem do ulicy. I kwiatowi także, kwiatowi ogródek był. Na... I jaki był najpiękniejszy? Taki, w którym było najwięcej różnych kwiatów, czy taki był najpiękniejszy, w którym jednego gatunku największa rozmaitość, czy najbardziej kolorowy? Jakie były te kryteria? No były, ja osobiście mieliśmy róże pnąco, taka co się pieła już pod dach, na powieszona na druty i tego. I, ale tak to byli różnorodne w każdym jednym ogródku, były różne kwiaty. Nie było tam jednolitych, żeby tego, a każdy jaką miał kto wizję takie i te piwonie, o dużo było tych krzewów z piwonią, też te kwiaty takie, jak my nazywaliśmy, bujandy. A proszę mi powiedzieć, bo z tego co wiem, to dużo różnych konkursów było i takich działań koła gospodyń wiejskich, no, i brałyście udział w różnych inicjatywach. Tak, dużo było właśnie takich zebrań z koła gospodyń. Dzień Kobiet to już było zawsze. Ci zabawy robiliśmy sylwestrowe, dożynkowe. I najbardziej też mnie utknęło się Biała Sobota. Z 50 lekarzy było. I robiliśmy dla nich poczęstunek. Ja narobiłam makaronu swojego na cały rozciągany stół. Suszyłam i później był gotowany. Indyczkę pojechaliśmy tam do swojej miejscowości. Takie biegające, takie latające indyczki. Rosołu żeśmy narobiły z tego. I ciasto i tego także już tak wspaniale dziękowali, że naprawdę aż miło było, że się podobało. I zawsze już ci w gminie, ci co, no to... że w Pietrzwałdzie to jest naprawdę super. A co to były te Białe Soboty, że wrócę do tego? Lekarze przyjeżdżało, lekarzy każdy, czy internista, to chirurg, to okulista i tam takie laryngolog i każdy mógł się za darmo iść i przebadać, bo u nas był ośrodek zdrowia. Przecież i tam było, każdy do którego chciał, to się zapisywał, no po prostu podchodził i do którego chciał iść. A dla dzieci też organizowałyście tutaj jakieś imprezy? Chodziliśmy do szkoły na Dzień Nauczyciela, też w ramach tego dla dzieci kupowaliśmy na Dzień Dziecka lody czy owoce. Później w przedszkolu też kupowaliśmy jakieś prezenty, jakieś coś do przedszkola. Właśnie w ramach koła gospodyń wiejskich. No właśnie, tu kwestie finansowej. W jaki sposób się finansuje takie koło? Członki nie płacą składki jakieś, no ale to pewnie nie są jakieś bardzo wysokie składki. Tylko tak, mieliśmy wypożyczalnię naczyń. I mieliśmy magiel. I z magla, jak dochody, co zostało, na światło dużo płaciliśmy, ale jeszcze jak zostało, to ale z naczyń to mieliśmy dużo, bo było dużo wesel na świetlicach, także naczynia wypożyczaliśmy i dokupowaliśmy nowe zastawy, widelce, bo to kiedyś były aluminiowe i z fajansu były talerzyki. Później było zebranie z koła gospodyń, wystawialiśmy te stare na stół, proszę sobie brać,
kto z tych członkiń, kto na takie codzienne użytki, to brały kobiety. I no i tam, czy było brak, na przykład ołtarz był malowany u nas w kościele, dawaliśmy pieniądze i później w charytatywne żeśmy wpisywali te rozchody. I do szkoły, czy tam te, jak kiedyś to, no nie 1100 zł może, bo to kiedyś to były inne pieniądze niż tego, tak. To się zmieniało w czasie. No, no. Strażacy mieli zawody, to kupowaliśmy dla młodych też lody dla młodych strażaków. Także było dużo rozchodów, ale i mieliśmy zabawy. Robiliśmy zabawy i zabawy, na przykład z Sylwestra kotyliony sprzedawaliśmy. I czasem czekolady jeszcze, bo już później to z mody wyszło, ale no i ze zabaw było dużo zysku, także mogliśmy właśnie komuś tam coś na pogrzeby wiązanki kupowaliśmy dla zmarłej członkini. Na imieniny, czy tam na rocznicę ślubów, na wesela, o właśnie, jak się członkini miała jubileusz, a z młodych, jak się która żeniła, to też prezenty kupowaliśmy i chodziliśmy na te. Także, mówię, było urozmaicenia i było. I było dużo pracy. Pierwszy Dzień Kobiet, pamiętam, jak ja tu przyprowadziłam się, to było na 72 osoby. Duża impreza. Tak, to było teraz, gdzie biblioteka jest, tam była klub, był. I tam było, ale przygotować trzeba było. To ile razy był bigos robiony, bo kiedyś to tylko tak bigos i parówka. Parówka była parzona w wodzie. Jak niedopilnowana, to wybuchła. Ile razy się pootwierała, ale to później jedna na drugą, boś ty nie dopilnowała, boś ty nie dopilnowała. I też pamiętam, że schabowe były pieczone, bo mówią, że wiem, że było tych schabowych 72. To było na tyle. Każdemu po jednym, po oddziale było. Pani pochodzi z tego rejonu, czy pani nie, ja przyjechała pochodzę, tutaj skądś? Ja pochodzę Lubawa. No, na wiosce byłam, ale później mam 5 lat w szpitalu w Lubawie, w kuchni pracowałam. 5 lat za panny. Jak mama umarła, tata się ożenił i brat został na gospodarstwie, tak ja poszłam do pracy i tam 5 lat pracowałam, no a później zapoznałam się trochę. Jeździłam tu do Piedźwałdu, jeździłam do ciotki. No i tak kolega tego mojego tam rodziny, nie? Z rodziny Rosman. Był naprawdę, no... Nie było mi tak aż, bo mówiłam, na gospodarstwo już nie pójdę, nie pójdę. Bo w domu już im się nalugała, narobiła. No ale potem tak pomyślałam, że to chleb chyba będzie najlepszy, najpewniejszy. No i przyszłam tutaj. I co, działała pani tutaj od razu w kole gospodyń wiejskich? Tak, zaraz w tym samym roku było, krótko tu były wybory. No i ta Paradowska, nie tutaj, no jej szwagierka. Ona mnie wciągnęła tak. Ale, a ja w ten czas prawie w mieście byłam, ale ona nie musisz przyjść, bo ciebie, ja mówię, ja nie chcę, no ale mnie wciągnęli. Ale bardzo dobrze było. I co żeście tutaj robiły wtedy? Jak to koło działało? Po prostu no biednie, bo to biednie było. Nie było za bogactwo, bo pieniędzy tak, co upracowali, przeważnie swoimi rzeczami tam tak
nieraz i coś przynieśli z domu. No, ale co robiliście? Zabawy robili. Dla mieszkańców wsi? Tak. Mhm. No i z drugich, jak nie było tutaj, co nie tego, to jeszcze i z drugich przychodzili. No i tak powoli, troszkę mąż to był zły, bo uciekłam, nie? I przyszłam tu. A to niedobrze. No, harat w chałupie. Trzeba. Musiałam zasuwać. Czterech dzieci, gospodarka i szopi, krowy i świnie, to nie było tak lekko, nie? No, ale jeszcze czas się zrobił. Czas się jeszcze zrobił, także no, robiliśmy tu. Dobrze. I Magiel, do Magli przychodziłam, to później z Jakielsko już. Tak to Paradowska miała, a później jak z Jakielsko, co Jakielska przewodnicząca, ja byłam zastępczą, nie? I ten Magiel to był co? Taki punkt usługowy? Tak. Że tak. Mogło się przyjść z pościelą? Tak. I wyprasować sobie w tym Maglu. I to było za opłatą jakąś? Za opłatę. I z tego. Tak. Członki nie mieli tani, a nie członki nie mieli droższe stawkę, nie? Tam nie dużo. I tak te też naczynia tak samo było, że członki nie mieli tańsze, jak tam wypożyczali, a nie członki nie drożej płacili. I co jeszcze organizowałyście oprócz zabaw? Gotowałyście na jakieś imprezy? Tak, też gotowaliśmy, też czy widożynki, czy tego, to tu już było zawsze coś zrobione, coś upieczone, coś z tego robiliśmy. Poczęstunek, tak. A opowie mi Pani, dlaczego uważa Pani, że potrzebne jest taka organizacja na wsi? Dlaczego? Mi się wydaje, że to jest tak kwitnie ta wioska, jak jest takie coś. Całkiem inaczej jest i spotkanie, bo mieliśmy i zebrania, i nieraz te 8 marca gościna była na całego hotspot. To też robiliśmy. Od tych dzieci się troszkę od tego i od chłopa i od... Zapomniał wszystko człowiek, się rozweselił. Jeden z drugiego tu się tak... No nie wiem, dla mnie to był każdy miły, dobry. I przyjemnie było. Warto, bo to spotka się, porozmawia się, całkiem inne życie jest. Człowiek taki zostanie jakiś wartościwy. Jak się spotka, nie w tym domu, no, być w tych garach. Wyjść do ludzi. Tak, wyjść do ludzi.